Siemanko, jestem Lucek, a to jest Need for Speed Underground 2. Właśnie jestem na torze, na diagnostyce do tuningu, do chip tuningu. I chcę dostosować sobie samochód na wyścigi RTX, bo jego trochę za bardzo zarzuca mojego Eclipse'a. I zauważyłem, że samochód za bardzo zarzuca, gdy hamuje, zarzuca mu tyłek, więc spróbuję hamulce bardziej ustawić na tył i tu niech sobie wszystko zostanie tak, jak powinno być. Wychodzimy z tuningu, cyk, cyk, i wychodzimy do jazdy dowolnej. W poprzednim odcinku robiliśmy sobie zawody URL, teraz mam zamiar trochę od tego odskoczyć i porobić wyścigi, które są tutaj dookoła. Zostały nam jedne zawody URL do ukończenia. Mamy drift, dwie gwiazdki. Może zrobimy dwa sprinty, zobaczymy. Jedźmy sobie teraz może gdzieś w górę i wykonajmy gwiazdkę. Tutaj jest jakiś SMS. Zawsze to 25 dolarów więcej, chociaż nie wiem, do czego mi te dolary potrzebne. No ale wiecie, jak to jest. Gromadzimy pieniążki i tyle, ile się da. Haha. Dobra. Jedziemy sobie tam do góry. Właściwie to gwiazdka jedna jest tutaj na dole. Zobaczmy dokładnie. Tak, jedna będzie tam całkiem gdzieś ukryta po prawej stronie. Po drodze może zgarnę jakiegoś gościa i zrobię z nim outrun. Zobaczę, może ktoś się nawinie. Jeśli nie, to trudno. Teraz robimy te gwiazdki, potem drift, jedyny jaki został chyba, a następnie pojedziemy sobie na jakiś sprint, tak jak mówiłem. No ale zobaczymy, czy zmieścimy się w czasie. Teraz gwiazdka. Tu gdzieś pewnie są jakieś ukryte wyścigi, no ale nimi na pewno nie będziemy się teraz zajmować. Okej. Hops, i gdzie jedziemy w ogóle? Ojojoj, trochę daleko. Dobrze, że się odwróciłem. Pojedziemy sobie tu i tu. Łatwa droga, z tym, że będzie trzeba się sporo nakręcić po prostu. Bo tam będzie dosyć kręty obszar w grze. I no, będzie trochę ciężko Eclipse'em. On nie jest zbyt przyczepny, wiecie. Próbowałem to teraz jakoś tutaj naprawić w sali do tuningu. W sali do tuningu. Po prostu na chip tuningu. I zobaczymy, jak to będzie teraz mi szło. Nie wiem, gdzieś tam tuniguje samochód do jazdy dowolnej. Wydaje mi się, że na okrążeniach. Na wyścigach typu okrążenia. Okej, teraz sobie tutaj skręcimy w prawo. I jedź. Ooo! Nie mogę się doczekać, kiedy on zacznie ten Eclipse naprawdę już rwać nieźle. Zacznie te trzy paki to luźną pałką sobie wyciągać. No ale do wszystkiego się dochodzi powoli. No i oczywiście bodykit szeroki. Chcę tu jakiś zarypać piękny. Zobaczę, jakie będą dostępne, bo chyba było kilka wariantów dla tego samochodu. Tak mi się coś to zapamiętało, wiecie. Ja w ogóle zapomniałem, jakie wybierałem kiedyś samochody, jak byłem mały i grałem właśnie w Undergrounda. Okej, i mamy tutaj zdjątko. I możemy sami sobie wziąć ten. Zrobić zdjęcie. Oj, źle. No rób się nitro. A, już nie mam nitra niestety. Pięknie, dobra, teraz weźmy sobie inną kamerkę. Dobra, niech sobie będzie takie zdjątko, co? Ekstra. Mamy załatwione. Tutaj głupio by było kogoś wyzwać na pojedynek, bo wiecie, jak tutaj ja sobie radzę z tymi gościami, których muszę wyprzedzić. Ich najlepiej gdzieś tam w mieście załatwiać. Dobra, jedziemy sobie w dół. Robimy następną gwiazdkę. No i chyba napatoczy się ten gościu, no to z nim sobie pojeździmy, no bo samemu będzie tak nudno. Okej. I okej, jesteś tu, gościu, chodź, atakuję ciebie. Lexus, tak jest. Okej, i startujemy, tylko nie jedź prosto, gnojku.
Genoiku, nie jedź prosto. Oj, ale mnie załatwił. Ej, co jest? Niewidzialna ściana. God damn it. O nie, ja mu się tak łatwo nie dam. Słuchajcie, trochę zboczymy z kursu. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Tu co prawda jestem jeszcze niego blisko, ale tu są zakręty. Jak on mi ucieknie po tych zakrętach, to już będzie katastrofa. Muszę to jakoś szybko nadrobić. Oj, będzie ciężko, będzie ciężko. Kurde, 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 kurde. I teraz się wszystko rozstrzygnie, czy mnie wyprzedzi, czy nie. O, chyba się udało. Pokonałem w miarę dobrze te zakręty. Pojechał sobie skrótem, ale jestem od niego mądrzejszy. Pojadę sobie tutaj. I uwaga. Nie macie, gościu. Ha, 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 ha. Yeah, udało się. Co on tam wyczyniał, kurczę. Yeah. No i pięknie sobie załatwiliśmy pierwszego typka w tym odcinku. Tutaj jest jakiś kolejny. Oj, przepraszam. Chodź, załatwimy ciebie też. Dobra, i robimy tak. No, chodź tu, gościu. A jak się pcha? Muszę go bardziej za tył złapać. O tak! Pięknie. Jeszcze się tam obudził. Ale jeszcze ciężko mu się otrząsnąć z tego, co się stało. O, jakieś boisko. Kurde, nie wiedziałem, że tutaj coś takiego jest, słuchajcie. Dobra, idziemy sobie skrótem tutaj. Ops. I się rozwalił gdzieś. Pięknie. Jeszcze jakieś autorony zostały? Zostały jeszcze jakieś. Ale wiecie co? Tu jest jakiś koleś po drodze. Chodź tu. Zobaczymy, co ten wykombinuje. Nie wiem, przydałoby się go wyprzedzić. Hops. I teraz musimy sobie skręcić w prawo i pojechać w końcu do naszej żółciutkiej gwiazdki. W międzyczasie może uda mi się tego gościa tutaj załatwić. Ha, ha, ha. Spadła. Nie skapnął się w ogóle, że ja w inną stronę pojechałem. No i bardzo dobrze. Niech sobie tam błądzi. Gwiazdka jest gdzieś tutaj. Musimy zjechać sobie w dół, tam bliżej rzeki. I wykonamy sobie kolejne jakieś coś od sponsora. Podejrzewam, że to będzie zdjęcie. Tylko źle zajechałem. Nie, dobrze zajechałem. Bo tam się nie da zajechać, bo tam jest most. No to dobrze, to jedziemy sobie tutaj. Tu niedaleko jest też drift. Mam nadzieję, że to będzie jakieś pojedyncze zdjęcie, że nie będzie trzeba gdzieś tam jechać. Sobie raz, dwa wykonamy. O, tu jest Street X, tu jest jeszcze samokrążenia. Ukryte oczywiście. Można by było sobie to zrobić. Okej, i zobaczmy, zobaczmy. Trzeba jechać gdzieś. Minuta 20, to gdzie to jest? A, to jest bardzo blisko. To pojedziemy sobie tu. I tu, i przez rondo. Super. No to jedziemy. Kurczę, po tylu latach pamiętać dokładnie całą mapę gry, co nie? Kiedyś takie gry jak wychodziły, to przecież nie było jeszcze internetu nawet. Ja nie miałem internetu wtedy, jak wychodziły takie gry jak ta. Jakiś tam miałem, ale w sumie to nie dało się odtwarzać jakichkolwiek filmików na internecie. Albo trzeba było czekać, aż się załadują. Ileś tam minut. Ileś naście minut czasami. No i no właśnie. Granie w takie gry to było coś niesamowitego. Przecież nikt nie miał kiedyś takich gier, prawda? To były takie pierwsze, bardzo dobre, wysokobudżetowe, żebym nawet bym powiedział, na tamte czasy gierki, więc to było naprawdę wielkie wydarzenie. Cała rodzina się schodziła. Co ty robisz? Kurczę, co to jest w ogóle? Okej, mamy tutaj drift do wykonania. Zjedziemy sobie tutaj w lewo i pojedziemy prosto, prosto do krainy driftu. I tam sobie wykonamy kolejne zawody. Ale czy tu będzie coś ukryte? Tutaj jest w okolicy zawsze ukryty jakiś drag. Tylko czy ja go już wykonywałem, czy jeszcze nie? Zaraz zobaczymy. To będzie gdzieś tutaj.
Sprawdźmy. Nie, jest czysto, nic nie ma. Tutaj jakiś drift, nie ma nic. Chyba nic nie ma, dobra. No to jedziemy sobie tutaj. I tutaj mamy kasiorkę do zebrania. I driftujemy. No, łap się. Jest. Uuu, jaki zawijas. Kurczę. Oh yeah. Hyundai, Subaru i Hyundai. I mój Eclipse. Wohohoho! Ej, słuchajcie! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Zobaczcie na to! No, nie, 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 nie! Aj! Przesadziłem trochę. Muszę tu spoiler wymienić, wiecie? Jest, udało mi się jakoś uratować tego drifta, chociaż i tak słaby był. Ale oni słabi coś są, co nie? Super. Dobra, i teraz... Kurde, przeszkadzają mi te... Kurcze dupy wołowe. Powiedziałbym brzydziej, ale... Ja na swoim kanale nie przeklinam, nie. Powiem wam, że właśnie czasami jak oglądam niektórych youtuberów, nawet tych znanych, tam gdzie przeklinają, to nie wiem, czy ja jestem takim cieciem czy coś, ale nieprzyjemnie mi się ogląda, jak ktoś przeklina. Dlatego staram się tego nie robić na filmach. I ogólnie staram się nie przeklinać, nie? Jest ważne, żeby też mieć trochę kultury. Ale czasami do niektórych się po prostu nie da. Okej, i zobaczcie, jak pięknie wygrywamy. Pięknie. Kurde. Ale mnie obróciło. Ale chyba wygram ten pojedynek drifterów bez problemu. Idziemy dalej. Okej. Wow. Ale żem skopał. Czy będzie jeszcze raz serpentynka? Będzie. Znaczy serpentynka. Serpentynka, dobrze mówię. Chciałbym ją tak pokonać, wiecie, pięknie. Już w zasadzie nie muszę się zbytnio starać. Więc rozpędźmy się po prostu. I uwaga. Za mocno. Za mocno, za mocno, za mocno. Za mocno zahamowałem ręcznym i... Za bardzo mnie zarzuciło i straciłem za dużo prędkości przez co. Właśnie nie mogłem jej pokonać całej. Ale jest taka opcja, że pod małym kątem, nawet na tym tunigu, który ja mam teraz, można spokojnie, ładnym, pięknym ślizgiem, długim, jednym, pokonać cały ten obszar, bez problemu. Wow! Kurde! I ostatnie okrążenie. Pięknie! Wow, ej, no kurde. Ręczny. Ach. No dobra, i tak udało mi się wygrać. Zobaczcie, jak mu się spinery kręciły. Jak bardzo szybko. Kurde. No i dobra. Gotówki mam naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zrobiliśmy sobie sprint. Drift znaczy się. Zrobiliśmy sobie gwiazdki, to teraz czas na obiecane sprinty. Wow, jaki długi. Super. Oh yeah. Pięknie, head start. Mazda RX-7 nieszczęsna, nie lubię jej. One zawsze są dobre, wiecie? Tak jak ostatnio na tym URL, jak mnie wyprzedziła pod sam koniec. Cholerna. Chodź tu. A, masz! Na razie, cicho, gościu. Dobra, zbieramy sobie nitro od trafików.
oni przez okienka, jak jedziemy, no tak nam rzucają te butle z nitrem, wiecie? Jak przejdziemy, im szybciej jedziemy, tym więcej butli nam rzucą. Musimy wystarczająco blisko nich podjechać, żeby, wiecie, trafili nam, nie? W nas. No tak to tu wygląda. Okej, zaraz sobie wciśniemy do końca nitrosa, tylko sobie go załaduję do końca. Jeszcze tylko raz. Uwaga. Hops. Mamy pełne nitro. Pięknie. Yeah. Trochę mi się te ulice wydają za wąskie, wiecie? O! A się zagapiłem. Wolałbym, żeby troszeczkę szerzej tu było. Czasami się nie wyrabia na tych zakrętach. Albo ja po prostu tak źle jeżdżę. Okej. Ktoś mnie tam goni, kurczę. Nie wiem, tu będzie ciężko, wiecie, bo oni na zakrętach są strasznie dobrzy i potrafią mnie wyprzedzić nawet na takim głupim zakręcie jak tutaj. O, zobaczcie, już. Toyota się pcha mi tutaj. O, już. O! Ty, chodź tu. Nie będę się z tą bawił. Jedziemy sobie skrótem. Wow. Dobra. Oni na tych zakrętach naprawdę, na tym poziomie trudności, to jest masakra. Kurde. Udało mi się wygrać. Dobra, co tam odblokowałem sobie znowu? Rów. Coś tam. Wloty powietrza. Tak, tutaj jest salon do tuningu wizualnego. Miałem wymienić sobie spoiler na jakiś inny. Zobaczymy, czy... A nie, raczej części typu... Progi, zderzaki, to mi się nowe jakieś nie pojawiły pewnie, podejrzewam. Ale może zmieniłbym sobie światełka z przodu, w sensie lampy. Bo te już mnie trochę denerwują. Na zdjęciach nie wygląda to jednak ładnie. Zobaczmy. Nie, to na pewno nie. Ale spoilery, zobaczmy sobie. Okej. Jaki ten masakryczny, kurde. Ale co powiecie na to? O, chodź tu myszka. Nie mogę go do góry podnieść. A już mogę. Nie, ten wygląda całkiem przyzwoicie. Zostawię go sobie. Zobaczmy, czy mogę sobie lepszą maskę zainstalować. Mogę, jakąś ładniejszą. Okej, dajmy sobie tą. Wloty powietrza. Ja wiem, czy one takie fajne są. Dałbym bez wlotu, wiecie, ale zależy mi też na tym visual rating, żeby był podkręcony. Okej, i światełka. Podajmy sobie te. Pięknie. Z tyłu, co my tu mamy z tyłu? Wow, ej, te fajnie wyglądają. Zobaczmy tu. Dajmy sobie te ostatnie, też fajne są. Wydech. Rocket. Felgi. Może coś innego zainstalujemy, co? Wow, a co to? Jakie fajne. Dajmy te. Okej. Carbon. Z carbonu raczej nic i szerokich bodykitów nie możemy sobie zainstalować także. Wow! Zobaczcie, jakieś coś się odblokowało. Oh, patrzcie, gdzie trzeba jechać. Kurde. Ale dwie gwiazdki nagle się pojawiły. To co, robimy je? Robimy. Jakiś nowy URL się pokazał. No nic, musiałem trochę przerobić mojego Eclipse'a, ale opłaciło się, bo zobaczcie, co się teraz dzieje. Pokazują się jakieś nowe rzeczy i dobrze. Wow. Nie, teraz wygląda naprawdę spoko. I chyba bardziej przyczepny jest, tak mi się wydaje. No dobra, to ja wam bardzo dziękuję za wyświetlenie dzisiaj. Zapraszam was ponownie po więcej filmów z Need for Speed Underground 2. Trzymajcie się, na razie. Hej!